I'ma kill my. Don't panic, I'm the. I'ma kill my. You can hear my. I'ma. Siemanko wszystkim, Maciej Pietrowicz z tej strony, kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o dość istotnym elemencie. Ten element oczywiście dotyczy osób średnio zaawansowanych bądź zaawansowanych, więc dla takich osób kieruję ten materiał. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o libido oraz o płodności podczas stosowania tego i owego. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o mocniejszą suplementację. Słuchajcie, jest to temat bardzo, bardzo rozległy. Wiele osób tutaj widzę, że doradza w nieodpowiedni sposób, natomiast powodów może być wiele. Większość osób myśli, że są to hormony, oczywiście poruszymy ten temat. Wiele osób myśli, że są to może środki, które działają po prostu nieodpowiednio, natomiast robią badania i tak dalej, widać, że te środki niby działają. No i teraz ja Wam powiem po prostu od A do Z, co może mieć wpływ na libido i co najczęściej jest przyczyną tego libido, ponieważ jest to element niby banalny, niby prosty do ogarnięcia, natomiast wiele osób szuka tylko i wyłącznie powodu, powiedzmy, tych hormonach w tych badaniach, a nie zawsze tak jest, choć też oczywiście jest to bardzo częsta przyczyna. Trzeba wziąć pod uwagę oczywiście, że tak naprawdę jest to bardzo mocno indywidualne i tak jak wszystko w tym sporcie jest indywidualne i tutaj nie jest to jakieś moje bajerowanie czy wymyślanie, tylko naprawdę z tego co sami widzicie, jedne osoby redukują na wysokich kaloriach, inne na niskich, inni masują na niskich, inni masują na wysokich. Jeden musi brać takie dawki, inny musi brać takie dawki i tak dalej, więc to jest naprawdę indywidualne i gdyby to indywidualne nie było, to każdy z nas miałby efekty. Wiadomo, u mnie jest stagnacja, u was jest stagnacja, to jest normalne, więc nie ma jednego sztywnego schematu co do odżywiania, co do treningu i tak samo tyczy się to oczywiście libido i oczywiście płodności. Słuchajcie, zacznijmy sobie od libido. Jeśli mowa o libido, to oczywiście wiele osób, które zaczynają, można powiedzieć, stosowanie środków, są to osoby, które już na samym początku nie robiły żadnych badań. To jest oczywiście podejście nieodpowiednie, podejście nieprofesjonalne i w taki sposób oczywiście nigdy nie dowiemy się, dlaczego te libido leży. Możemy oczywiście tutaj sprawdzać ten estradiol wyższy, niższy, średni i tak dalej, natomiast od samego początku, gdy wchodzimy, można powiedzieć, na tą pierwszą kurację, staramy zawsze, ale to zawsze wykonać badania te podstawowe, bynajmniej podstawowe typu morfologia, estradiol, radio, prolaktyna i no, testosteron, wiadomo. Natomiast jeśli mowa o dodatkowych badaniach, to ja zawsze o tym mówię, aby sprawdzić również tarczycę, sprawdzić lipidy, sprawdzić próby wątrobowe i tak dalej, z wielu tych parametrów, ale o tym mówiłem w innych materiałach. Natomiast skupmy się na hormonach, ponieważ to musimy mieć do wglądu i musimy wiedzieć, jak nasze libido generalnie tutaj zachowywało się przed rozpoczęciem kuracji. Wiele osób myśli, że wejdziemy tutaj, powiedzmy, na ten pierwszy nasz cykl i tak dalej, i te libido wystrzeli w kosmos, bo wszyscy piszą, że regeneracja jest super, siła jest super, libido jest super, a czasami spotykam się z podopiecznymi, którzy tutaj nagle mówią, że no libido jednak leży. Było lepiej przed rozpoczęciem, co zrobić teraz, estradiol był naprawdę niski, teraz jest powiedzmy średni, wysoki, tej libido nam ucieka. Słuchajcie, u jednych osób, tu już tak zaczynając, u jednych osób poziom estradiolu, który będzie powodował lepsze libido, libido takie wzmożone, że naprawdę ten popęd będzie naprawdę na aż męczącym czasami poziomie, to jest oczywiście nie dość, że poziom testosteronu, który jest wysoki, to oczywiście poziom estradiolu, który również wykracza generalnie poza górne widełki. U mnie osobiście estradiol na poziomie, powiedzmy, gdy norma jest do 40-50, tak nazwijmy, u mnie estradiol, gdy jest na poziomie 80-100, to jest naprawdę estradiol, gdzie czuję się świetnie. Czuję się świetnie, jeśli mowa o samopoczuciu, jeśli mowa o wysypianiu się i tak dalej, nie jestem przymulony w ciągu dnia, nie mam skutków ubocznych, typu jakaś ginekomastia i moje libido jest naprawdę na wysokim poziomie. To mnie cieszy i staram się zawsze ten estradiol w taki sposób oczywiście trzymać. No, przez jak najdłuższy okres czasu, gdzie oczywiście okres masowy tylko i wyłącznie, można powiedzieć, gdy nie jest takim okresem, uświnionym okresem masowym, nie przeszkadza na tym wyższy estradiol, natomiast wiadomo, że okresy redukcyjne, tutaj oczywiście ten estradiol, im dalej w redukcji, tym przeważnie jest niższy, co oczywiście też nie zawsze musi być koniecznością. Natomiast u mnie poziom estradiolu zawsze, gdy jest takie dwa razy ponad normę, ewentualnie 2,5 razy ponad normę, te libido jest idealne. U swoich podopiecznych często zauważam, że poziom estradiolu musi być w widełkach, aby te libido było na odpowiednim poziomie. W większości przypadków libido, estradiol w widełkach świadczy odpowiednim libido, estradiol wyżej świadczy odpowiednim libido, natomiast bardzo często wiele osób zbije ten estradiol zbyt nisko. Słyszymy o tym, aby estradiol nie zbijać zbyt nisko, ponieważ wiadomo, estradiol również jest, można powiedzieć, czymś, czego chcemy, nawet w tych okresach masowych. Jest to również hormon, który będzie wpływał pozytywnie na rozwijanie masy mięśniowej. Natomiast wiele osób tutaj w nieodpowiedni sposób stara się ten estradiol zbić jak najniżej, ponieważ redukujemy, ale redukcja to trzymanie zbyt dużej ilości wody i tak dalej. Natomiast ja się z tym do końca nie zgadzam, ponieważ gdy jesteśmy zawodnikami, gdy szukujemy się do zawodu, to oczywiście ten poziom estradiolu będzie leciał nam w dół. Chcemy, aby on był jak najniżej, ponieważ nie chcemy trzymać tej
tej wody. Natomiast jeżeli trzymacie wodę i tak wam się wydaje, a sylwetka jest nadal bardzo mocno zaglona, to poziom estradiolu nie powinien być zbijany jak najniżej. Poziom estradiolu powinien być po prostu w granicach normy i wtedy libido powinno być jak najbardziej na odpowiednim poziomie. Nie zbijajcie tego estradiolu na siłę. Jeżeli wydaje wam się, że trzymacie dużo wody na redukcji i tak dalej, to nie jest woda, to jest malec. Nawet wysoki poziom estradiolu podczas okresu redukcyjnego, można powiedzieć, nie będzie odbił się aż w taki sposób, że ta sylwetka będzie mocno zamglona. Wysoki poziom estradiolu oczywiście będzie wpływał negatywnie u niektórych osób nie, na tą sylwetkę, natomiast pamiętajcie, nigdy nie zbijamy estradiolu w podłogę, jeżeli jest to okres redukcyjny, jeżeli nie ma takiej konieczności. Oczywiście to wszystko kwestia waszego zaawansowania. Jeśli mowa o prolaktynie, prolaktyny również powinniśmy bardzo mocno pilnować i z tego, co ja tutaj zauważam, to oczywiście prolaktyna już powyżej tej granicy normy będzie wpływała na libido u większości przypadków, powiedziałbym nawet w 90% przypadków te libido będzie na słabym poziomie, więc oczywiście stosując jakieś środki typu Deka, NPP, i tak dalej, również inne środki, musimy dbać o prolaktynę. Musimy sprawdzać tą prolaktynę, ale nawet na cyklu solo z testa, tak naprawdę prolaktyna potrafi nam podskakiwać. Często jest również tak, ja wiem, że tutaj miałem mówić o libido, ale już widzę, że wtrącam o wszystkim jak zawsze. Często jest również tak, że ten poziom prolaktyny, nawet stosując sam testosteron, potrafi nam wzrastać. Jeżeli stosując testosteron, poziom prolaktyny nam wzrasta, oczywiście posiłkujemy się tym kabaserem bądź lustineksem, ale musimy pamiętać, że później ta prolaktyna może zachowywać się w taki sposób, że ona wcale nie będzie nam wzrastała, więc ja zawsze dla wszystkich proponuję, aby wziąć ten kabaser bądź Lustinex. Oczywiście po 2-3 tygodniach sprawdzić znów, jak wygląda poziom prolaktyny. Jeżeli jest taka konieczność, to oczywiście znów stosujemy kabaser bądź Lustinex, czyli oczywiście produkt, który pomoże nam zbić ten poziom prolaktyny. Natomiast później powinniśmy nadal się badać i nadal sprawdzać, czy ta prolaktyna nam wybija się w górę. Często jest tak, że ta prolaktyna później już staje w miejscu. Ja pamiętam, że nawet ja tak podczas swojej pierwszej styczności ze środkami miałem tak, że ta prolaktyna leciała w górę, ja ją zbijałem, leciała w górę, zbijałem, a później pamiętam, że przez bardzo, ale to bardzo długi okres czasu nie dotykałem kabaseru czy Lustinexu. Aktualnie wiele osób, które mnie tutaj śledzą, wiecie, że podczas okresu masowego u mnie te dawki testa są dość wysokie. Podczas ostatniego okresu masowego, ponieważ aktualnie jestem na OFF-ie, te dawki nadrolon również były wysokie, ponieważ było tam 500 mg tygodniowo. Nie używałem kompletnie kabaseru, kompletnie ta prolaktyna mi nie uciekała do góry. Był taki jeden moment tylko podczas okresu masowego przez ostatnie 2 lata, gdzie ta prolaktyna mi uciekała, natomiast również zostało to ustabilizowane i nie było konieczności stosowania ponownie tutaj tego zbijania prolaktyny, więc nie jest to konieczność, natomiast wracając znów do libido, bo tak jak mówię, znów się rozgadam, ale myślę, że tak czy siak te tematy poboczne też są ciekawe, więc dużo z tego wyciągniecie. Prolaktyna ponad normę przeważnie będzie wpływała u większości osób na to, że libido będzie słabsze. Prolaktyna po środku, między widełkami będzie wpływała na to, że libido będzie oczywiście hulało jak należy. Co jest kolejnym ważnym elementem, zaprzeczeniu teorii, o tak bym to nazwał. Wiele osób również, takich, które stosują masteron, wiele osób z tych, można powiedzieć, takich stosujących środki typu master, czyli DHT, pochodne DHT, zauważają, że te libido jest o wiele lepsze. A ja zauważyłem również u niektórych osób, że po dorzuceniu masteronu te libido kuleje. Oczywiście możemy tutaj jakby bawić się w teorię, praktykę, badania, nie badania. Natomiast to, co ja widzę, tym się dzielę i zauważyłem naprawdę u niektórych podopiecznych, z którymi współpracuję akurat bardzo długo, są to osoby na zaawansowanym poziomie, bo akurat to dotknęło osób na zaawansowanym poziomie. Są to osoby, które również spotkały się z brakiem libido po dorzuceniu masteronu. Oczywiście, możemy brać pod uwagę, że można zamienić masteron na primę i tak dalej, ale skupiamy się sztywno na takich, można powiedzieć, przykładach, które są wyciągnięte z życia. No i tutaj można wziąć pod uwagę również to, że teoria z praktyką nie zawsze się pokrywa. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak, natomiast tutaj według mnie są to właśnie takie podstawy, czyli ten estradiol ewentualnie wyżej, bądź w granicach normy nie za niska, prolaktyna, gdy będzie delikatnie wyżej, już może wpływać u większości osób na gorsze libido, no i oczywiście prolaktyna po środku będzie najlepszym poziomem, jeśli mowa o libido. Pamiętajcie również, że jeżeli ja nagrywam taki materiał, wam mówię, że może być tak, tak i tak, patrzcie na siebie. Jeżeli ja tutaj powiedziałem w materiale, że prolaktyna, powiedzmy, w górnej granicy normy już może wpływać na libido, ale czujecie się dobrze, to oczywiście jej nie zbijacie. Pamiętajcie, zbijamy, reagujemy, patrzymy na badania, dopiero wtedy, gdy czujemy, że coś jest nie tak. Wiele osób też widzę tutaj, jeśli mowa o skutkach ubocznych estradiolu, wiele osób tutaj już myśli, że delikatnie te estro poszło w górę, usłyszał gdzieś w internecie, że do tego może pojawić się
ginekomastia. I osobiście ja uważam, że są, można powiedzieć, nieliczne osoby, które nawet ze względu na, nie wiem, powiedzmy, estradiol jest w normie, estradiol jest delikatnie wyżej, już te gino może się pojawić, natomiast wiele osób jest mocno wyczulonych i tutaj już gdzieś coś swędzi, tutaj już coś się dzieje, a tak naprawdę jest to nakręcanie siebie samego. Ja też pamiętam swój pierwszy cykl, pierwszy w życiu. Dostałem wtedy tak letro, tym zbijam estradiol i estradiol był w górnej granicy normy, to pamiętam. Natomiast już czułem po swoich, że tak powiem, gruczołach, że coś się dzieje nie tak. Oczywiście to były tylko i wyłącznie moje takie widzimisię, ponieważ ciągle się dotykałem, sprawdzałem, czy nic się nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. No i się nie działo. Do tej pory nic się nie stało, ale im więcej się dotykałem, tym bardziej swędziało. Więc tutaj śmiechem żart, naprawdę. Psychika również jest dość istotna, ale tak, żeby już nie odbiegać od tematu, skupię się na kolejnym podpunkcie, sobie na tej zapisałem, bo wiem, że ostatnio mam problem i gadam wam o wszystkim. Te materiały mogą zajmować 30 minut, 40 minut, a ja gadam o libido, o płodności, a wychodzi tutaj, że zaraz będziemy gadać o nandrolonach, które wpływają na prolaktyny, tak i tak, a nie chciał tego tak robić. No i oczywiście kolejnym elementem są oczywiście problemy takie najważniejsze i to, o czym powiedziałem na samym początku, czyli problemy związane z naszym funkcjonowaniem. Powiem wam tak, stosując 1000 testa, czy nawet 1500 testa, może pojawić się problem z libido. Mając estradiol wyżej, bądź mając estradiol w normie, może pojawić się problem z libido. Wielu moich podopiecznych wysyła mi badanie, mówię, że nie wie co jest, nie wiedzą o co chodzi i tak dalej, ponieważ wszystko jest w normie, wszystko jest super, libido było naprawdę mega, a od 2 tygodni jest lipa i tak dalej, i tak dalej. I to będzie banalne, co powiem, niby, natomiast to jest przede wszystkim główna przyczyna problemów z libido, czyli stres, życie, praca i tak dalej, i tak dalej. U mnie zawsze pojawia się pierwsze pytanie, jak tam wygląda teraz wszystko z robotą, w życiu, z żoną i tak dalej, i tak dalej. W większości przypadków działa to tak, że powiedzmy staramy się dojść, można powiedzieć, do tej odpowiedzi, jeśli mowa o libido i pytam, jak to wygląda, jeśli mowa właśnie o życiu, czy coś się pozmieniało i tak dalej. No, aktualnie dużo jest stresu w pracy, aktualnie mało śpię, słabo sypiam, tutaj to, tutaj tamto, wiele nerwów i powiem wam szczerze, że naprawdę u mnie też praca, mimo że dla większości osób się wydaje, że prosto siedzę sobie w domu i klepię na komputerze, to życie tak nie wygląda. U mnie również pojawiają się braki libido i nie jest to spowodowane czymkolwiek innym, aniżeli właśnie życiem codziennym, stresem codziennym i tak naprawdę natłokiem myśli kompletnie, wiecie, no przemęczeniem, tak? Powiedzmy, jesteśmy zawodnikami, którzy biorą naprawdę dużo, mają wszystko ogarnięte na tip-top, te hormony są na idealnym poziomie, ale powiedzmy, jesteśmy w 12 tygodniu okresu budowania masy mięśniowej. Możemy czuć się świetnie, natomiast jeżeli to jest 12 tygodni ciężkich treningów bez przerwy, mało kto będzie miał siłę, żeby cokolwiek robić, a co mówić jeszcze o chęciach i takim, można powiedzieć, popędzie. To jest naprawdę też taki dobry sygnał do tego, aby zrobić reload, aby odpocząć, bo to oczywiście świadczy o tym, że ten organizm jest naprawdę mocno zajechany, natomiast musicie kontrolować to, czy również w waszym życiu coś się zmienia. I naprawdę, wiem, że to brzmi banalnie, ale u mnie jedyne problemy z libido są właśnie wtedy. Aktualnie jestem na TRT i jest to prawdziwe TRT, te widełki to tak naprawdę dla naturali, ja się w nich mieszczę i nie mam problemu z libido, nie ma problemu z regeneracją i tak dalej, czuję się naprawdę bardzo dobrze. Widzę, że największym problemem było to, gdy gnałem na trening, z treningu szybko do pracy, po pracy jeszcze to, później kolejna praca i tak dalej, mało snu, 4 godziny snu, 5 godzin snu i tak naprawdę brałem dużo, wszystko miałem ogarnięte. No i co z tego? Tego libido czasami nie było kompletnie, ale to było wszystko spowodowane oczywiście moim trybem. Dodatkowo przy treningówki chcemy się pobudzić, czujemy się pobudzeni na treningu, później mamy ten zjazd i tak dalej, gonitwa i ciągle chcemy to napędzać. Zawsze to wyjdzie na minus i tu głównie skupiłem się, jeśli mowa o problemach właśnie związanych z libido. Natomiast w większości przypadków, jeżeli już mam tak mówić jako kolega, a nie trener, w większości przypadków te libido będzie lepsze, w większości przypadków będzie naprawdę to mocno odczuwalne, a tym bardziej, jeżeli nasz poziom testosteronu był bardzo niski. No i tak naprawdę tego stresu w życiu było dużo, ten nastrój był taki, a nie inny, ta regeneracja była gorsza, więc oczywiście, jeżeli regeneracja jest lepsza, bo coś bierzemy z zewnątrz, no to oczywiście regenerujemy się lepiej, trenuje nam się lepiej, żyje nam się lepiej, nie stresujemy się aż tak bardzo mocno. Można powiedzieć, taka nasza pewność siebie jest też na wyższym poziomie, jeśli mowa o mężczyznach i wtedy oczywiście te libido również jest do góry, więc ja tutaj nie mówię, że tak naprawdę każdy może mieć problem z libido. Są przypadki, które mają z tym problem, są osoby, które może będą szukały takiego materiału w internecie, więc oczywiście temu to nagrywam. Oczywiście rozwijałem się jak zawsze i przechodzimy do kolejnego podpunktu, czyli płodność. I jak to wygląda z tą płodnością? Czy naprawdę kulturyści podczas cyklu są bezpłodni? Jak to wygląda? Już tak można powiedzieć w takim większym skrócie, aby się nie rozwijać. Słuchajcie. Będą to słabe przykłady i są to przykłady według mnie bardziej osób uzależnionych od środków, które mówią, że środki nie szkodzą, bo tak Ronnie Coleman ma tyle i tyle dzieci, Flex Lewis ma tyle i tyle dzieci, Jay Cutler ten i ten.
Wiele osób wymienia najlepszych kulturystów na świecie, że mają dzieci i tak dalej. Szkoda, że wiele osób nie mówi, jak wielu kulturystów dzieci mieć nie może, jak wielu osób, które robią to nieodpowiedzialnie, dzieci mieć nie może. Natomiast tutaj główną przyczyną jest to, że zabierają się za to osoby, które nie wiedzą, na czym to polega i zapominają o tym, że nasze jądra zapominają o pracy. Można powiedzieć, no one nie są do niczego potrzebne, wiadomo, nie są do niczego potrzebne, gdy podajemy testa z zewnątrz. Gdy podajemy testosteron z zewnątrz, oczywiście one, można powiedzieć, no, zapominają o swoim istnieniu, dlatego bardzo istotne jest to, aby stosować HCG. Teraz tak, stosujemy HCG, nie będziemy skupiać się na dawkach, co ile i tak dalej. Są oczywiście różne szkoły, że podajemy HCG raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ewentualnie cyklicznie co 6-8 tygodni. Ja jestem zwolennikiem raczej stosowania tego częstszego. U niektórych osób robi to rzadziej, u siebie również robi to rzadziej, co 6-8 tygodni, ale o tym nie będę mówił, dlaczego. To jest ewentualnie na inny materiał, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Chętnie się rozwinę. Natomiast tutaj problemem z HCG jest to, że wiele osób, nawet osoby, które do mnie się zgłaszają, stosują, powiedzmy, Maciek, leci 200 HCG co czwarty dzień. Leci 250 HCG co czwarty dzień. Wszystko spoko, jeżeli jest to HCG apteczne. Niestety nie chcę też o takich rzeczach mówić, bo to jest YouTube, więc powiem w dużym skrócie. Bardzo często i w większości przypadków HCG jest mocno zaniżone. Trzeba celować w odpowiednie firmy, trzeba celować w takie HCG, które działa. Nie mówię, że wszystkie są zaniżone, ale bardzo, bardzo, bardzo wiele jest zaniżonych. I często mówię również w taki sposób, że jeżeli stosujecie 500 HCG, czy powiedzmy, dajmy sobie 1000 za okrągloną liczbę, że jeżeli stosujecie 1000 HCG, to realnie wbijacie tego z 300, 200. Więc staram się te dawki zawsze rozpisywać większe, mając na uwadze to, że jest to under po prostu. HCG staramy się stosować zawsze, kiedy jesteśmy na cyklu. Nie robimy tego, no, można powiedzieć, raz na 3 miesiące, raz na 6 miesięcy i tak dalej, gdy nam się przypomni. Branie HCG nie polega na tym, że mamy 5000, nawet jeżeli jest to realne 5000, to powiedzmy podzielimy sobie te 5000 na 1000, 1000, 1000, 1000. To nie jest branie HCG. To niczego nie zmieni. Pamiętajcie, że trzeba być, można powiedzieć, osobą odpowiedzialną. Jeżeli jesteście osobami odpowiedzialnymi, to stosujecie oczywiście testa, do tego stosujecie HCG, do tego stosujecie inhibitor i jeżeli trzeba, to stosujemy również kabaser bądź dostinek, który ma zapobiec tutaj tej prolaktynie, o której przed chwilą wspomnieliśmy. Tutaj jeszcze zapisałem właśnie, czy stosowanie cały cykl, czy cyklicznie, tak jak powiedziałem, na pewno nie robimy przerw rzędu 3 miesiące, 4 miesiące itd., itd. Jeżeli stosujemy HCG często, czyli po prostu raz bądź dwa razy w tygodniu, to dawka jest mniejsza. Jeżeli stosujemy co 6-8 tygodni, to oczywiście ta dawka jest również dużo większa. Można również stosować HCG co 6-8 tygodni w małych dawkach, ale ta częstotliwość jest również wzmożona i staramy się je podawać ewentualnie, powiedzmy, co drugi dzień w większej, delikatnie dawce. Natomiast u większości osób muszę tutaj, że tak powiem, zmartwić. Odbloki również są ważne, odbloki również warto robić. Jeżeli nie jesteście zawodnikami, to bynajmniej róbcie mostki, które pozwolą wam na doprowadzenie waszego ciała, bo nie chodzi tylko o libido, nie chodzi tylko o płodność. Doprowadzenie waszego ciała, no można powiedzieć, do odpowiedniego poziomu. Wyniki krwi to jedno, to jak się czujecie, to drugie. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, jeżeli nie startujecie, jeżeli jesteście osobami, które robią to for fun, ewentualnie, nie wiem, zrobiliście, powiem głupotę, bo chcecie zrobić sobie formę tylko na lato, a później chcecie zrobić sobie odblok, przepraszam, chcecie później to dalej ciągnąć, żeby zrobić formę na kolejne wakacje? Spoko, jeżeli wiecie, z czym to się je i co może się dziać. Natomiast wiemy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, wiemy, jak to na nas wpływa i oczywiście ja nie jestem gościem, który teraz, nie wiem, mówi, że nie warto tego stosować, tego i tego. Ja mówię, że można zrobić to mądrze, trzeba zrobić to mądrze i trzeba brać również odpowiedzialność za jakieś tam swoje czyny. Jesteśmy dorośli, wiemy, jak to wygląda. A z mojej perspektywy, bo o estradiolu i o prolaktynie mówiłem również ze swojej perspektywy, więc pewnie każdy jest ciekawy, jak ja do tego podchodzę, czy się nie boję i tak dalej. Nie, ponieważ dbam o to, wiem, jak stosować HCG, nie zapominam o tym, jest to coś według mnie nieodzownego. Jest to bardzo istotne i na pewno, można powiedzieć, dobrym badaniem będzie również badanie plemników, które trzeba oczywiście zbadać. Natomiast czy dobrym okresem będzie na to cykl? Z praktyki większość osób, które starają się o potomstwo, robi to na OFF-ie. Duża ilość osób schodzi na niskie dawki i zwiększa również dawkowanie HCG. Ja aktualnie o to się nie martwię. Jeszcze chwilę sobie z tym zaczekam. Natomiast jeżeli miałbym to z tym się zajmować, to na pewno mówię o sobie. Totalny odblok, mocny odblok, dobry odblok, sprawdzony, badania, kontrolowany non-stop. I tak bym do tego tematu podszedł po prostu jak dorosły, odpowiedzialny człowiek.
20 minut, miałem nadzieję, że będzie 10, natomiast dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnym materiale, na pewno pojawią się również ciekawe tematy. Aktualnie mam zapisane, może powiem, ktoś popowie w komentarzach, co chcielibyście usłyszeć, a ja powiem, co zapisałem. Zapisałem, że warto byłoby porozmawiać o pierwszej kuracji, czyli to, na co warto uważać, o tych takich skutkach ubocznych. Czy warto schodzić z cyklu? Kiedy warto z niego schodzić? Kiedy zacząć redukcję? Tak naprawdę po obfitym okresie masowym, w jaki sposób ją rozpocząć i tak dalej, i tak dalej. Oraz mam jeszcze tutaj kolejny element, czyli mocna redukcja, brak efektów, czyli mocny deficyt kaloryczny, schodzenie z jedzeniem, bardzo nisko w dół, mocne kardio, brak efektów, co robić. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć, a ja na pewno Wam nagram tego typu materiał i widzimy się w kolejnym. Dzięki bardzo. Hejka.